Witajcie. Dzisiaj kilka słów na temat astmy. Chciałam Wam przypomnieć również, że ten kanał nie jest kanałem edukacyjnym, jest to kanał o profilu poradnikowym. Wszystkie porady, które są tutaj zawarte, oczywiście stosuje się na własną odpowiedzialność. Nie będę Was edukować odnośnie tego, jak to wszystko wygląda od strony biologicznej czy jakiejkolwiek innej. Natomiast ja tutaj się skupiam na tym, aby Wam przedstawić, jak sobie poradzić z daną chorobą. Nie będę omawiać, co to jest za choroba, z czym ona się wiąże, dlaczego tak, dlaczego siak. Po prostu mówię krótkie informacje na temat tego, co chcielibyście usłyszeć i w jaki sposób sobie poradzić z tą chorobą. Co ja polecam w związku z tym zrobić? Stosujemy odpowiednie kuracje oczyszczające z pasożytów. Można również zastosować biorezonans. Odstawiamy gluten, nabiał, który zaśluzowuje, też powoduje nadmiar śluzu. Odstawiamy również cytrusowe owoce, mięso, no i też można zastosować bardzo dobre zioło, które oczyszcza nam właśnie drogi oddechowe z tego nadmiaru śluzu. Jest to właśnie miodunka, bardzo dobre zioło, które polecam. Unikać pomieszczeń, w których jest grzyb na ścianach, są pleśnie, bo to też ma również negatywny wpływ na nasz układ oddechowy. Odstawiamy produkty, które są nietolerowane przez nasz organizm, oczyszczamy organizm z pasożytów. Zalecam również stosować duże dawki witaminy C, to jest oczywiście dawka dobierana indywidualnie, każdy z nas jest inny, dlatego też nie powiem, ile to ma być, na pewno są to gramy witaminy C, a nie miligramy. I tutaj również dobrym wyjściem jest spożywanie produktów zawierających beta-karoten i oczywiście ćwiczymy. Prostujemy plecy i oddychamy przeponą. To jest bardzo ważne również. Co mówi totalna biologia na temat astmy? Przyczyną są najczęściej dwa konflikty. Chciałbym być gdzieś indziej niż jestem. I drugi, chciałbym być jednocześnie w dwóch różnych miejscach. Ale też warto przyjrzeć się wszystkim wypadkom zdrady w związku pozamałżeńskim w historii rodziny, które faktycznie miały miejsce albo były przedmiotem poważnych rozważań. Bardzo istotne jest to, co działo się w okresie projektu celu. Astma skrzelowa chce i nie chce zawładnąć przestrzenią wokół siebie. Astma i duszność krtaniowa. Gdy dominuje główny ludzki konflikt związany z terytorium, pojawia się astma skrzelowa. Gdy dominuje strach krtaniowa. Astma krtaniowa. Wolę własne powietrze od powietrza innych. Chcę tego, czego nie ma, a nie chcę tego, co jest. Astma ze zwiększonym wydzieleniem śluzu. Strach przed śmiercią z braku powietrza. Jest to generalnie konflikt związany z panowaniem na terytorium. Jest to również temat oskrzeli, jeśli jest astmą oskrzelową oczywiście, bo oskrzela dostarczają powietrza. W powietrznym terytorium, które dzielimy z kimś innym, oddychamy tym samym powietrzem, co oni. Konieczne jest posiadanie pewnej minimalnej przestrzeni tylko dla siebie, abyśmy mogli cały czas oddychać. Jeśli ktoś zbyt daleko wejdzie w naszą przestrzeń, dusimy się. Powietrze, którego potrzebujemy, jest doprowadzane do pęcherzyków płucnych przez oskrzela. W fazie aktywnej konfliktu ściany oskrzeli ulegają erozji, a ich średnica zwiększa się, by umożliwić przepływ większej ilości powietrza. W fazie naprawczej zachodzi proces odwrotny. Powstaje masa śluz, nawet guz, który ma wypełnić ubytki, a resztki wyrzucamy kaszlem. Są też inne rodzaje konfliktów dotyczące oskrzeli, na przykład konflikt z zagrożeniem na naszym terytorium, konflikt obawy o swoje terytorium, konflikt groźby utraty terytorium, konflikt, co ludzie powiedzą. Na przykład żona przyprawiła mi rogi, pewnie teraz stanę się pośmiewiskiem. Inny przykład. Chory słyszy od ludzi. Działasz mi na nerwy. Mam cię dosyć. Albo duszę się przy tobie. I bawimy się w dochodzenie. Duszące ataki kaszlu z niemożnością oddychania. Duszności są związane zawsze ze strachem. I oto trzeba ustalić na przykład, czy chcę, a jednocześnie nie chcę krzyczeć, wołać o pomoc. Zapytać, co się śniło i też sprawdzić, czy nie jest o podłożu astmatycznym. Lęk przed utratą terytorium. Pomyśl o sytuacjach, kiedy boisz się, że stracisz terytorium, coś ważnego dla siebie. Pomyśl, kto cię denerwuje, kto zabiera powietrze,
kim nie chcesz więcej dzielić tej przestrzeni? Kto w Twoim otoczeniu powinien zniknąć? Także tutaj szukajcie rozwiązania również Waszych problemów zdrowotnych. To na tyle dzisiaj. Żegnam się z Wami. Do następnego razu. Hej!